Zasada jest taka, im mniej, tym lepiej. U kobiet dojrzałych częstym problemem są podkrążone oczy, plamki, zmarszczki, ziemista cera. Chcemy to wszystko ukryć i pięknie rozświetlić cerę. Podstawa to krem lub baza pod makijaż, odpowiednio dobrany do cery. Bardzo dokładnie nakładamy podkład. Możemy użyć podkładu lekko rozświetlającego, który doda nam blasku, omijając okolice oczu. Następnie używamy korektora, żeby rozjaśnić niektóre partie twarzy, np. oczy, skóra pod oczami, delikatnie przeciągając korektor na policzki. Następnie nakładamy lekki puder. Bardzo ważne są brwi, powinny być lekko podkreślone. Nie używajmy ciemnych kolorów, lepiej podkreślić brwi jaśniejszą kredką lub cieniem. Róże do policzków w odcieniach naturalnego różu lub brzoskwini z lekkim połyskiem. Jeżeli chcemy podkreślić oko, to proponuję delikatną kreskę. Najlepsze są cienie o naturalnych kolorach. Unikajmy mocnego podkreślania oczu ciemnymi kolorami i mocno połyskujących cieni. Tuszujemy rzęsy. Usta powinny być wyraziste. Ja użyłam mocnej czerwieni.